w Norwegii. Będę stawiał na Norwegię. No chyba tak, Norwegia. I tam przede wszystkim biegi narciarskie, tak bym to w ogóle... Pisałem pracę magisterską o nartach, wyobraź sobie. Naprawdę? Tak, i na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. I pamiętam, że wstęp, który miałem właśnie o narciarstwie, mówi o tym, że te pierwsze ślady narciarstwa to jest właśnie Norwegia, Skandynawia generalnie, ale Norwegia. I te pierwsze wspominki dotyczące narci to są sprzed, uwaga, 5000 lat. Już wtedy te narty były... A to ja pamiętam, jak byłem w Norwegii i na Mistrzostwach Świata i opowiadali mi, skąd się wzięły kijki, dzięki którym się odpychają. To one wcale na początku nie służyły do odpychania się, tylko one były zakończone szpikulcem, bo jak biegali narciarze sobie po lesie, to często spotykali jakąś zwierzynę. I ten szpikulec służył do obrony przed tą zwierzyną. A potem też stwierdzono, że będzie... Ależ musieli wtedy czasy kręcić. No. Kamil Stoch. Na pierwszym był Małysz, no, a drugim był Kamil Stoch. Bula to jest część skoczni, ze skoku. Jak to? Nie, przejściem to za progiem nad zeskok. Punkt K to jest punkt wyznaczający miejsce, od którego się dodaje albo odejmuje zawodnikowi punkt. Punkt K, punkt konstrukcyjny. No. To jest punkt konstrukcyjny skoczni. Tak, to był punkt wyznaczany podczas projektowania skoczni i ustawiania geometrii. Zależy na jakim obiekcie oczywiście, na skoczniach mamucich to jest około 7 sekund, a na skoczniach mniejszych, normalnych 4, 3, 5. To zależy, bo no, na skoczni dużej trwa około bodajże 5 sekund. A na mamuciej, w planicy? Były dyrektor sportowy PZN-u zawsze mi tłumaczył, nie ma skoczni mamucich, są skocznie do lotów narciarskich. To jest jakby fachowa nazwa, natomiast na tej skoczni do lotów narciarskich, choćby taki Vikersund, ten skok potrafi trwać 8-9 sekund, naprawdę cudownego lotu. Nie próbowałem. Skocznia mamucia to jest wielki obiekt do lotów narciarskich. To jest skocznia do lotów narciarskich. Chciałem wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić do oglądania całego sezonu skoków narciarskich. Będziemy pokazywać konkursy w TVN-ie, w Playerze, w Eurosporcie.